Czasem, gdy zamykam oczy, przypomina mi się Koziołek Matołek i wszyscy pozostali, którzy zostali oszukani albo sami oszukują się do dziś. Dla przykładu mamy tutaj przedstawiony wizerunek Zeusa, potworka podłogowego, który dostał imię po bogu olimpijskim, którego pomnik został zniesiony metodą chryzozelem. Nie przetrwał do dziś niestety. Również Zeus obawia się o swój los, że nie przetrwa. Czuję czasem, jak wstaję i zastanawiam się na brzegu łóżka, jak Zeus mnie smyra po palcu dużej stopy i pyta się, czy mam ochotę na sok jabłkowy. Odpowiadam mu w gniewie i w irytacji, że takiego nie lubię i że w ogóle weź się zajmij czymś pożytecznym. Widzę wtedy, że Zeusowi w oczach coś gaśnie i z dnia na dzień coraz mniej blasku ma w sobie. Mówi Zeus. Pomyślmy o śpiewie ptaków, może ty po prostu posłuchaj sobie Weronika, jaka piękna melodia niesie się po naszym pięknym globie i spróbuj raz nie myśleć o swojej egoistycznej dupie. Ja zakrywam twarz dłońmi i mówię, masz rację, naprawdę muszę się dziś postarać. Mogę spróbować po raz kolejny. Zamykam oczy i znów czuję, jak mnie to rujnuje.